Dzień dobry, czołgiści i czołgistki. Ja jestem Multi i dziś mam dla was bitwę na czołgu zapomnianym. Na czołgu, którego nie wbijacie, a już na pewno nie wbijacie z myślą, że to jest ten najlepszy, że to jest ten najbardziej pożądany przez graczy. Potyczka w moim wykonaniu na obiekcie 140. Na dzieckim czołgu średnim 10 poziomu, który ma już swoje najlepsze lata za sobą, ale to nie oznacza, że nie można nim zagrać dobrej bitwy, a już na pewno przy odrobinie szczęścia, prawda? Potyczka na mapie stepy w losowaniu z dziesiątkami, dziewiątkami i ósemkami, do tego 3 artylerie, więc uwaga na głowy! Będziemy tutaj oglądać bitwę, ciekawą bitwę, która pokaże ten czołg z każdej strony, czyli będzie sporo strzelania, sporo jeżdżenia, ale zanim przejdziemy do samej bitwy, trzeba kilka słów powiedzieć o samym czołgu, bo często pytacie się mnie, czy warto go jeszcze wbijać, czy jest dla niego sens w World of Tanks w 2020 roku, więc po pierwsze, jego popularność. Pojazd ten jest drugim najpopularniejszym czołgiem średnim 10 poziomu i patrząc na te dane, można pomyśleć, że o kurde, to musi być dobry. Ale prawda jest taka, że ich liczba wzrasta bardzo powoli. Szczególnie powoli w porównaniu do innych czołgów średnich, które teraz rządzą w World of Tanks. Mam na myśli oczywiście obiekta 430, Progetto, STB-1, Leoparda 1, UDESA 15 przez 16. Prawda jest taka, że kiedyś 140 wbijał każdy, bo to była jedyna alternatywa dla czołgu nagrody obiekta 907, ale dziś? Dzisiaj jest dużo lepszych maszyn, dzisiaj jest wiele dużo lepszych maszyn i ten czołg no już nie robi takiego szału, więc czy to jest top 1? Na pewno nie. Druga sprawa, jego jakość. Jego jakość oczywiście no również jest dużo słabsza niż kiedyś i przede wszystkim tutaj trzeba powiedzieć sobie, że czołg się nie zmienił. To nie było tak, że wstałem rano i nagle się okazało, że podmienił mi działo. Absolutnie, to było bardziej tak, że wychodziły w porównaniu do 140, coraz lepsze, coraz nowsze, potężniejsze pojazdy, które po prostu no, tłumiły ten nasz pojazd, ten znany wszystkim obiekt 140. Po prostu konkurencja się poprawiła, a sam czołg po prostu pozostał ten sam. W tym jest problem. I gdyby podmienić 140 troszeczkę parametry, zbalansować go, dopasować do realiów dzisiejszego pola bitwy, to byłby pojazd wciąż fajny, ale no wiadomo, Wargaming raczej nieprzychylnie patrzy na takie pojazdy stare, czytaj S100, Tiger 2, no wiele czołgów jest po prostu od dawna w grze i każdy ma je w dupie, nawet IS-4, prawda, choć wyjątkowo radziecki to no dość słaby, więc byłoby fajnie, gdyby Wargaming spojrzał lekko okiem na te czołgi i dał im drobne poprawki. Bo tutaj nie trzeba zmieniać dużo, ale troszkę by się przydało. Trzecia sprawa to jest, moi drodzy, moja subiektywna opinia. Co ja o tym wszystkim sądzę? Ja uważam, że taki pojazd jak 140 to jest typowy pojazd, który jak rzuci na ósemki, na dziewiątki, zrobi robotę, no ale szczególnie w starciu z samymi dziesiątkami będzie widać już jego słabe strony. Będzie już widać jego słabości, więc w takiej bitwie jak ta nie zobaczycie tak bardzo tych problemów. One najbardziej będą widoczne w starciu z samymi dziesiątkami, gdzie ta jakość już jest bardzo potrzebna, gdzie trzeba coś tam odbijać, gdzie trzeba już mieć troszeczkę uderzenia, 320 uszkodzeń nie wystarczy, żeby odstraszyć swojego konkurenta. No, tu jest potrzebna większa jakość, więc w tej bitwie, no wiadomo, mam łatwo i możecie nie dostrzegać tych problemów, o których będę musiał powiedzieć. I też bym bardzo sobie życzył, też bym bardzo chciał, żebyście wy wyrazili swoją opinię, jak oceniacie w tych latach, w tych czasach 140. Czy ma jeszcze trochę miejsca u was w sercu, czy nie wiem, macie już ją gdzieś, że już ją sprzedaliście? Jak to jest u was z tą 140? Czy wciąż oceniacie ją w miarę dobrze? Ja mówię, czołg uważam, że jest dobry, ale no, szczególnie na niższe tiery, w starciu z wyższymi, no jest po prostu lipa i one go zjadają. Także, co można lubić dzisiaj w 140? Do dziś zachowało się kilka cech, które są bardzo fajne, jak chociażby szybkie pociski, celne działo, bardzo wysokie uszkodzenie na minutę wynoszące, moi drodzy, ponad 3600 z bonusami. Macie także bardzo dobrą penetrację. To wszystko sprawia, że działo 140 pod wieloma
względami jest rewelacyjne. Popatrzcie sobie na amunicję, bazowa penetracja, 264, uszkodzenia 320. I to jest w sumie największa chyba lipa, ten damage na strzał. On jest po prostu troszkę za mały i to sprawia, że kiedy idziecie na wymianę z innym czołgiem średnim, to zwykle wychodzicie na minus. Na godzi penetracji też jest pełno 330, także tutaj mamy taki pierwszy poważny problem. Druga kwestia, bardzo ważna w każdym czołgu, nawet średnim, pancerz. Z pancerzem było super kiedyś. Kiedyś mówiło się, że trudno przebić wieżę tego pojazdu, że kadłub dinga sporo. Dzisiaj już tak nie powiesz. Dzisiaj powiesz, że kadłub to w sumie nie dinga nic, a nawet i wieża, kiedy ktoś załaduje dwójeczkę, goldzik, no to nie ma tego pancerza wieży. Poza ósemkami, tak? Tutaj faktycznie gracze mogą mieć problemy z tą wieżą, więc pancerz przez lata bardzo stracił na jakości. Trzecia sprawa, mobilność. Kiedyś mówiło się, że 140 to jest ten pojazd, który wiecie, jeździ, śmiga najlepiej. No kurde, czego by chcieć więcej? No ale dzisiaj znów spojrzysz na takiego leoparda, który zasuwa jak czołg lekki, spojrzysz na Bachata, no i już tego efektu wow nie ma, więc na pewno mobilność, choć jest wciąż dobra, nie jest już tak imponująca. No i właśnie omówiliśmy sobie tutaj w sumie chyba trzy najważniejsze parametry każdego czołgu: działo, pancerz, mobilność. No i widzicie, że poza działem, no reszta już nie robi takiego fajnego efektu, który sprawiłby, że chcesz mieć dzisiaj 140. I gdybym chciał jej coś dać specjalnego, dać jej coś, co zmieniłoby jej właśnie rolę w dzisiejszych czasach, to na pewno byłaby to lekka poprawka uszkodzeń na strzał, tej wartości bazowej, prawda? Ewentualnie zwiększyłbym jej chociaż pancerz wieży, aby on częściowo chociaż przypominał pancerz obiekta 430, który nie dość, że nie ma w sumie garnków, albo ma prawie, że nieprzebijalne, to jeszcze ma wieżę, której od Golda nawet nie idzie ruszyć, z Golda nie idzie ruszyć. No ale cóż, taka jest moja opinia. Mówię, chcę, żebyście wy również wyrazili zdanie na temat 140, bo zdanie jednej osoby może być różne, ale zdanie kilku tysięcy, no to już może być ciutkę inaczej. No i cóż, moi drodzy, wróćmy teraz może do bitwy. W tej bitwie na początku grałem dość ostrożnie, dość defensywnie. Chciałem oddać kilka takich strzałów z dystansu, ponieważ na pierwszej linii ten czołg według mnie się nie nadaje. Więc zrobiliśmy sporo strzałów z dystansu, wpadło troszeczkę uszkodzeń. No a teraz pojechałem na prawo po to, aby wykończyć Artę. Zdjąłem Tymka, to był polski gracz na Arcie, który strzela we mnie, bo ja podczas tej bitwy grałem na live'ie. No i strzelał po prostu, patrząc na live'a, gdzie stoi. Nie miałem żarówy, ale mnie non-stop bombardował. No i widziałem, że dopóki go nie zdejmę, no to będzie mnie non-stop męczył. I żeby móc jakoś komfortowo grać, psychicznie nawet, musiałem się go pozbyć, więc tutaj, no sorry Tymek, strzelałeś do mnie, musiałem po ciebie pojechać. Trzeba było nie strzelać. Oczywiście żartuję, nie chcę, żeby ktoś sobie tak myślał, że o multi, to ja w niego nie będę strzelał, absolutnie. Tylko no szkoda, że patrzył po prostu pozycję na live'ie, tak? Ale to już nic z tym nie zrobię. Nie chcę dodawać za każdym razem opóźnienia, bo wtedy jest gorsza interakcja z widzami. Także zdjęliśmy Tymka. Czy chcieliśmy, czy nie trzeba było to zrobić. I teraz zabieramy się za obronę bazy. Wiedziałem, że z bazą jest problem. Wiedziałem, że tutaj nasi na pewno będą potrzebowali wsparcia i to była prawda. Dobrze zrobiłem, że wróciłem, bo tutaj pojawił się obiekt 140. Zajęliśmy taką fajną pozycję z góry, aby obserwować sytuację i teraz wjeżdżamy w tą 140, bo ona strzeliła w te 2-8. Chciałem ją staranować tak, aby była idealnie na hita i co? Udało się dzięki temu taranowi sprawić, że ona nie oddała w nas nawet jednego pocisku. To było super. Gdybym jej nie staranował, ona by zdążyła chociaż raz we mnie strzelić za ponad 300. A tak, staranowałem ją za 160, wyszedłem, no przynajmniej 160 na plus. Także no bo odjąłem tarana, damage tarana. Także bardzo dobra wymiana, no i dobre decyzje o taranowaniu przeciwnika. I co teraz, moi drodzy? Mamy trzy pojazdy i mamy tylko Artę do pomocy. Teraz, moi drodzy, chcemy znów zająć fajną pozycję do
obserwowania sytuacji, do obserwowania wjazdu na naszą bazę. Ja wiedziałem, że niszczyciele czołgów muszą być w pobliżu, no i chciałem się na nie przygotować, ale niestety, wjeżdżając w ten krzak, zostałem wykryty. I wiedząc, że jestem wykryty, powiedziałem, co jest kurna grane? I wpadła mi do głowy tylko jedna idea, że to musi być STRV. Nie mogłem jakoś uwierzyć w to, że jak Tiger by mnie zobaczył, a ja go bym nie widział. To byłoby chore. Więc strzelałem, że STRV musi być w pobliżu, dlatego odbiłem i jechałem bliżej tych górek, aby być schowany. I teraz miałem taki pomysł, taką koncepcję, aby tutaj od lewej strony, przy linii między krzaczkami, podjechać fajne pozycje do podświetlania wjazdu na moją bazę. Wiedziałem, że nie mogę atakować. Rywale mają przewagę liczebną, ja muszę grać podarte, ja muszę ich atakować z zaskoczenia. Liczyłem nawet na taki scenariusz, że wykryję kogoś i będę strzelał tylko w najgorszym momencie, jak Arta spodłuje. A tak to będę tylko taką żarówką dla Arty. No ale co się pojawiło? Pojawił się jak Tiger. Na szczęście 140 ma dobre opuszczanie armaty, dlatego udało się trafić jak Tigera raz, podświetliłem go dla Arty dwa i zobaczcie, schowałem się przed Artą rywali. Ja nie szedłem na wymianę z jak Tigerem, bo ja wiedziałem, że Babok z drużyny przeciwnej będzie chciał mnie farmić, więc fajnie tutaj udało się według mnie wycofać i zmylić tego arciarza. No a co teraz, moi drodzy, robimy to? Prowokujemy jak Tigera do strzału, on spudłował, zdejmujemy mu gąsienicę i teraz łatwiutko eliminujemy strzałami w przednie lub tylnie kółko. Pamiętajcie o tym, aby zawsze strzelać w kółka pociskami, najlepiej AP, APCR. Ja na początku strzeliłem z Golda, ale szczęśliwie weszło z damage'em i teraz pomaga mi jeszcze nasza Arta, ale na moich plecach pojawia się STRV, dlatego błyskawicznie przyspieszamy do wraku, aby nas przypadkiem nie trafił, bo chciałem mieć zapas HP. No i tutaj między wrakami podświetlam go dla naszej Arty. Wiedziałem o tym, że to może dać zwycięstwo, a sam jeżdżę, aby Arta z drużyny przeciwnej, broń Boże, nie trafiła, prawda? Broń Boże, nie trafiła. Także podświetlamy STRV-a. Ja nie chciałem z nim walczyć, wiecie, iść na wymianę. Na szczęście tutaj udało się odbić, ale to było ryzykowne. Bardziej chodziło, mówię, o podświetlanie go dla naszej Arty, co nasza Arta oczywiście wykorzystała pięknie. Dostał STRV za 400. A teraz, moi drodzy, przyspieszamy. No i oczywiście robimy uniki przed Artą przeciwną. Tutaj, zobaczcie, chciałem uciekać. I Arta strzeliła, Arta rywali strzeliła, więc miałem taką pewność siebie, że na kilkadziesiąt sekund jestem wolny, wolny od buł z nieba. Ale czy to oznaczało, że mogę się wycofać, grać na czas? Absolutnie. Mieliśmy do końca bitwy tylko 2,5 minuty, trzeba było zagrać z jajami, albo bez jaj, a że chyba trzeba mieć jaja w World of Tanks, to gram z jajami. Udało się na szczęście wykryć STRV, który nie uciekał, lecz chciał się również tłuc. I teraz plan jest prosty. Zdjąć mu gąskę i go objechać. Zdjąć mu gąskę zdjąłem. Udało się także uniknąć strzału chyba z Arty przeciwne. I teraz znów mierzę w gąskę, niestety nie weszło. Fatalny strzał, ale tutaj zrobiłem coś według mnie pięknego. Trafiłem go w ruchu i zaskoczyłem go, bo on myślał, że go będę chciał objechać z prawej strony, a ja go objechałem z lewej strony. W ostatniej chwili objechałem go, odbiłem do drugiej manki i tutaj już spokojnie go wykańczam. Nie ma zestawu naprawczego, złożył wcześniej, jest na strzał. Jadę cały czas i w niego strzelam. Dlaczego jadę? Bo do końca bitwy niecałe dwie minuty. Nie mogliśmy grać na czas, trzeba było szybciutko, moi drodzy, szybciutko podjąć decyzję, czy kapujemy w dwójkę, czy szukamy tej Arty. Ja, wiedząc, że mam 2 minuty, pojazd, który jedzie maksymalnie 55 na godzinę, wiedziałem, że nie chcę ryzykować kapa, bo kapując, wiadomo, może ci Arta zbić na ślepo, może po prostu mieć farta. To chciałem ją wykończyć, chciałem mieć pewność, że ubiję Baboka, ubiję gnoja. I oczywiście sprawdzamy wszystkie campspoty, wszystkie takie teoretyczne miejsca, gdzie Arta może kampić i śmigamy po gościa, śmigamy, nie ma co mu tutaj darować życia. O nie, nie ze mną, ja Baboka muszę skasować, muszę. I co robię? Strzelam na ślepo po krzakach, po to, aby sprawdzić, czy nie dostanie. Nie wiedziałem, gdzie dokładnie stoi, nie myślałem o tym zbytnio, powiem szczerze. Myślałem, że gdzieś jest, ale nie wiedziałem, gdzie konkretnie, nie mogłem tego tak logicznie przeanalizować. I strzelam również po to, aby w razie czego stracić maskowanie i żeby zapaliła mi się lampka nad głową, żebym wiedział, że on jest w pobliżu. Jak strzelacie, tracicie maskowanie. Bardzo. No ale okazało się, że Arta jest w rogu, nasza Arta ją wykryła.
Nasza Arta niestety przegrała pojedynek 1-1, ale ja już miałem pewność, że na spokojnie sobie tą Artę zdejmę. Bałem się tylko, że będę miał laga, ale na szczęście laga nie mamy i ubijamy GWS. To wpada piąte zniszczenie i ponad 7200 uszkodzeń, 1800 po asyście. Bitwa wygrana, według mnie w bardzo dobrym stylu, w bardzo takim mądrze rozegranym sposobie. To nie była bitwa, gdzie było widać jakąś taką panikę. Było sporo logicznego myślenia i według mnie to dało zwycięstwo. Bardzo spokojna gra taka, nie też za agresywna. Więc bardzo się cieszę z tej bitewki, mam nadzieję, że Wam się spodobała. I oczywiście czekam na Wasze komentarze, jak Wy oceniacie Obiekta 140 w 2020 roku. Czy wciąż nim gracie, czy wciąż ma miejsce w Waszym sercu, czy też już jest co najwyżej w garażu zakurzone, albo co najgorsze sprzedany. Tyle ode mnie, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia, piąteczka, cześć!